Każdy samochód, zanim trafi do sprzedaży, jest wcześniej testowany w kamuflażu przez swojego producenta. To samo się tyczy Fiata, Citroena, BMW czy nawet Porsche. I Porsche testuje teraz nową wersję swojego modelu Taycan, który, przypominam, że jest samochodem w pełni elektrycznym. Natomiast na tym Taycanie widzimy z tyłu naklejkę TDI. Czyżby Porsche planowało wypuszczenie Taycana z dieslem pod maską? Raczej nie. Ale nakładając emblemat TDI na swoje nowe auto, sprawili, że wszyscy zaczęli o nim mówić. Całkiem sprytne.